Hej, hej! Mam nadzieję, że wasz dzień jest dzisiaj piękny, słoneczny i że nie tyczy was żadna katastrofa, która się ostatnio na świecie dzieje. Bo jeżeli macie takie piękne dni, to oczywiście mogę wam polecić przeczytanie cudownych książek. Przed wami recenzja książki Maji o Opiłki i jest to kuglarz, który dostałam do recenzji od wydawnictwa Initium, a premiera była 21 czerwiec 2024. I do tego cudowna zakładka po prostu, które uwielbiam tak. Czarny żołnierz był jeszcze bardziej niesamowity. Chociaż wydaje mi się, że nie ma bardziej niesamowitych książek niż po prostu w ogóle wszystkie pani Maji, Maji opiłki. Ja powiem Wam, że czytałam e, wcześniejszą jej książkę i tamtą właśnie już byłam zachwycona, ale tutaj to naprawdę dopiero jeden wielki sztos. Po samym wstępie naprawdę miałam tutaj ogromne ciary na plecach. To opisy piszczącej maszyny, słodkiego głosiku do ut utulenia i później taką, wiecie, z czułością położenie poduszki Dziecku na bójce, żeby już nigdy nie dostąpiło oddechu. To było naprawdę straszne. Ogólnie ciężko mi się czyta książki, w których występuje śmierć małych dzieci, no bo jestem, wiecie, taką matką kwoką, która nigdy nie pozwoliła, nikomu zrobić krzywdę moim pięciu pociechom. I nieważne, ile mają lat, to zawsze są moje dzieci. Tym bardziej, że tutaj również chodziło o zabójstwo na piątce dzieci. Wiecie, to było w czasie przeszłym, ale teraz po wielu latach policjanci natrafiają na bardzo podobne działania. No, pomijając y, jednak ten fakt, muszę też dodać, że tragiczność w tej książce jest na bardzo wysokim poziomie. Przeczytamy tu o załamaniach nerwowych, o gwałcie na oczach małżonka i nawet powieszeniu. Autorka zwróciła tutaj uwagę na to, że no, czasami niektórzy na zbyt wiele sobie pozwalają i zamiast dojść do celu, uzyskać odpowiedzi na dręczące ich pytania, no, wchodzą na tory psychiczne przez co słabsi, mentalni ludzie no raczej nie są w stanie tego wytrzymać. Wiecie, przedstawiciele władzy bywają twardzi, dotykają bolesnych spraw, przez co ukazując to jeszcze twardszym opisem, skutek tego jest taki, że czytelnik naprawdę mocno to przeżywa. Zauważa, że nie jest tak twardy, jakby chciał. Jak to mówią, no każdego idzie skruszyć, tylko trzeba wiedzieć, gdzie uderzyć. I również nigdy nie wiadomo komu tutaj ufać, no bo każde zaufanie ma zwyczajnie odpowiednią cenę. Tak jak niektórzy tutaj zrobią wszystko, żeby uzyskać odpowiedzi na pytania, tak inni, dobrze upłaceni zrobią wszystko, by na przykład leżącą kopertę na siedzeniu w aucie móc szybko schować do kieszeni. A wyrzuty sumienia? Czy ktokolwiek tak naprawdę je posiada? Słuchajcie, jak już wcześniej wspominałam, Autorka potrafi pisać naprawdę wyśmienite thrillery psychologiczne, gdzie wplata w niemocny kryminał okraszony ogromną, 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 ogromną dawką nerwów i cierpienia niewinnych osób. I nie chodzi o to, żeby, wiecie, pokazać tylko to, co złe, ale żeby też ustrzec nas, takich, no wiecie, zwykłych ludzi przed wydarzeniami, których w swoim życiu się w ogóle nie spodziewamy. Poddaje im tutaj różne rozwiązania. Najbardziej podkreśla silną wolę do walki. Nieważne, że kurz Sypie się nam w oczy, a ciało też odmawia posłuszeństwa. Zawsze idźcie naprzód, bo tylko przechodząc przez mniejsze lub większe cierpienia, tak naprawdę jesteśmy w stanie dotrzeć tam, gdzie wyznaczyliśmy sobie swój cel. Ja ogromnie polecam. Tylko powiem Wam, że ci wrażliwsi, no lepiej niech się dwa razy zastanawiam, czy takie eksplozje strachu i bólu psychicznego w ogóle są w stanie wytrzymać. Przepiękna przemroczna, przepsychologiczna i wszystko, co by można powiedzieć, prze. Jeśli chodzi o te, te, te takie plusy, wiecie. Świetna książka, bardzo Wam polecam, naprawdę. Jeżeli nie poznaliście thrillerów Pani mai o piłki, to gorąco zachęcam, bo jak się nicie, to już będziecie tylko wyczekiwać następnych premier. Pozamiatane. Piękna <świetna> książka, bardzo polecam. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!